Witam trzy osoby, ale nie wiem, bo to być może jest jakoś, nie wiem, zły termin albo temat nie jest ciekawy. Czy dla mnie jest ciekawy, nie wiem, jak dla pozostałych państwa. Żałuję, że nie możemy się poznać, nie mogę się dowiedzieć, jak państwo, jakie są państwa doświadczenia. Nie wiem, czy państwo w ogóle kiedykolwiek zetknęli się z tą terminologią społeczeństwa obywatelskiego, czy nigdy. No co mogę powiedzieć? Może spróbuję zacząć od jakiegoś, nazwijmy to, mikrowykładu, a później zrobię jakąś pauzę, upewnię się, czy to jest jakoś dla państwa zrozumiałe, czy chcecie mnie o coś zapytać, bo nie chcę tego zamienić w godzinne kazanie, rodzaj godzinnego kazania dla trzech osób, bo to wydaje mi się dziwne. Ale no, spróbujmy się zmierzyć z tym pojęciem społeczeństwo obywatelskie. Ogólnie rzecz biorąc, to jest taki termin, który nabył pewnej popularności, ale paradoksalnie, on istniał bardzo dawno temu w historii myśli społecznej i politycznej, a później miał bardzo, bardzo długą pauzę, aż mniej więcej do lat 70., połowy lat 70., gdzie zaczął być używany, co z punktu widzenia miejsca, w którym państwo się znajdujecie, Gdańska, i tego środowiska, z którego pewnie część państwa pochodzi, głównie na potrzeby i z pomysłu działaczy opozycji demokratycznej. Jeszcze wtedy w Czechosłowacji, w Polsce, to pojęcie społeczeństwa obywatelskiego wydawało się wtedy jakoś ciekawe i nośne i ono jakoś, nie wiem, czy wróciło do łaska, ale w ogóle jakoś odnalazło się w słowniku. Wtedy trzeba też powiedzieć, że nie, no ono dobrze brzmi tak ma i są ku temu powody, a w każdym razie brzmiało, bo nie wszyscy chyba je lubią teraz i obecnie, ale to był taki moment, który wydawał się, że szczególnie w takich strukturach państwa, opresyjnego państwa, to coś po drugiej stronie, to coś, co nie było po prostu jakąś taką, nazwijmy to, masą czy społeczeństwem w ogóle, tylko społeczeństwem obywatelskim, wydawało się tym aktywnym czynnikiem, takim, wiecie, takim enzymem, który może coś zmienić, to była kategoria chyba bardzo użyteczna i rozwijała się bardzo. Ma w sobie piękną zaletę, a mianowicie, że społeczeństwo obywatelskie jako termin jest jednocześnie czymś, co można określić jako, powiem to powoli, jednocześnie jako cel i metodę. To znaczy można uznać, że to jest coś, do czego aspirujemy. To znaczy, żeby kraje czy społeczeństwa, w których mieszkamy i wśród których mieszkamy, miały ten atrybut czy przymiotnik obywatelski. Zaraz przejdziemy do tego, co to znaczy, no ale to było jakieś domniemanie, że jak, po pierwsze, to jest co innego niż społeczeństwo w ogóle, które może być bardzo różne i czasami niekoniecznie obywatelskie, a że tutaj chodzi o jakieś społeczeństwo, jeśli mogę tak być, lepsze, takie, którego chcielibyśmy, do którego aspirujemy, tak jak aspirujemy do innych rzeczy, na przykład niektórzy, większość z nas, żeby działał dobrze rynek. To jest inne, że chcieliby, prawda, szczególnie w tych czasach gospodarki centralnie planowanej, mało efektywnej, no to można powiedzieć, że drugim z takich, nie wiem czy marzeń, ale aspiracji było to, żeby jednak funkcjonowało to bardziej na zasadach rynkowych. Może czasami nawet przesadziliśmy w tych oczekiwaniach, co potrafi zrobić rynek, no ale można powiedzieć, że obydwa te terminy, i rynek, i społeczeństwo obywatelskie, to było coś, co mówiło o tym, jak świat miałby być urządzony w przyszłości. I to jest coś, co można uznać za wypowiedź rozumianą jako cel. Natomiast też mówiłem o tym, że społeczeństwo obywatelskie jednocześnie sugerowały, że mamy do czynienia z jakąś metodą i że właśnie tą metodą jest sama działalność społeczeństwa polskiego, że to ci ludzie zmobilizowani, przejęci publicznymi sprawami są tymi, którzy do tych zmian doprowadzą. I to był drugi element i być może dlatego to dość dobrze tłumaczy, dlaczego w środowisku demokratycznej opozycji ten termin zyskał pewną popularność. No bo właśnie dobrze opowiadał postulat bycia społeczeństwem obywatelskim i on jest inny niż społeczeństwo klasowe, czy bezklasowe, czy socjalistyczne, jeśli to chce i tak dalej, jest obywatelskie i to słowo obywatel coś znaczy i znaczy co innego niż w tamtych czasach
zwrot milicja obywatelska, czy sposób, w jaki milicjant zwracał się do obywatela. Jak pewnie Państwo, część z Państwa albo pewnie wszyscy pamiętają, tak właśnie się zwracał, obywatelu. No ale w tym był jakiś rodzaj przewrotności często, bo no tak, tak, nie do końca świadczyło to o szacunku do obywateli, ale tak było. I to jest też powód, dla którego zyskał on dużą popularność i ona się ciągnęła aż do lat przemian, oczywiście i roku 80 i 89 i jakoś później stała się takim czymś, co można, takim rodzajem flagi, czymś, co bardzo poruszało wiele, dużo wyobraźni. I to pojęcie, ja też nie zdążyłem się Państwu jakoś przedstawić, nazywam się, znaczy, bo to jest jakoś ważne w tej opowieści. Ja sam byłem częścią tych wydarzeń w jakimś sensie. Byłem przez lata sekretarzem Henryka Wójca, byłem najmłodszym uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu, a później bardzo dużą część życia poświęciłem na budowanie i rozwijanie. No niektórzy właśnie uważają społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych. I pewnie dlatego pani Barbara mnie zaprosiła do rozmowy z Państwem, no bo teoretycznie, ja właśnie teoretycznie nie jestem teoretykiem, to znaczy trochę o tym wiem, ale też w dużej mierze jestem praktykiem, uczestnikiem i świadkiem tej historii, no, wbudzenia się społeczeństwa obywatelskiego i też próbę opisania tego, co się zdarzyło. No i dlatego tak dobrze pamiętam, kto używał tego terminu. Wymieniłem to pojęcie, ten moment historycznie Okrągłego Stołu. Tam też to pojęcie się pojawiało, chociaż częściej używaliśmy pojęcia po prostu strona społeczna i strona rządowa. Musieliśmy dodawać, że to jest społeczeństwo obywatelskie. Bo dostatecznie dobrze odróżnialiśmy się od przedstawicieli rządu, że to jakoś nie było potrzebne do powiedzenia, ale istotnie wydaje mi się, szczególnie 89 rok był jakimś kolejnym wcieleniem tego marzenia o społeczeństwie obywatelskim, ale bywały też wcześniejsze, bo od tego epizodu połowy lat 70., gdzie opozycja, myślę, że największą zasługę w tej sprawie, powrotu tego słowa, trzeba przypisać Czechom chyba, w szczególności Havlowi, który właściwie to jakoś dobrze opisywał wtedy, kiedy pisał książkę o sile bezsilnej i kiedy podnosił taki koncept, który wtedy wydał się kompletnie fantastyczny, w ogóle nierealistyczny, a mianowicie prawda jako siła. W takiej cynicznej polityce to wyglądało jak dziecięca krucjata, w jakiś sposób prawda, no i tak dalej. To czy ktoś wychodzi z tradycji świeckich czy ewangelicznych, no to jest potężne słowo, ale też jakoś często wymykające się. Natomiast wierzymy, że ma jakąś magiczną siłę i ten jego opis społeczeństwa terskiego i życia w prawdzie, tak bym powiedział, bo to stamtąd się brało, w takich choćby małych bąbelkach powietrza, w takim społeczeństwie, które jest pod wielkim naciskiem, w którym ludzie są umęczeni, to po pierwsze, ale po drugie są jakoś moralnie sfatygowani, bardzo często kolaborują z tym systemem, nie mają odwagi stanąć mu naprzeciw, zawierają mnóstwo kompromisów. To ten pomysł życia w prawdzie, godności był bardzo potężny. No część z Państwa, nie wiem skąd Państwo są i co Państwo robili w latach 70. i 80., to może być bardzo różnie oczywiście, ale jeśli chodzi o tą tradycję opozycji demokratycznej, no to już się Państwo domyślacie, że to pojęcie było bardzo drogie także dlatego, że ono tworzyło jakieś przekonanie o tym, że można żyć. Na słowo bańki mają zupełnie inne oczywiście znaczenie, ale w jakimś małym takim pęcherzyku raczej powietrza wśród przyjaciół i zachowywać się jakoś godnie. Nie bez wielkiej nadziei na zmianę systemu, ale przynajmniej nie będąc jego częścią. I to wydaje mi się bardzo ważne w tej opowieści. Rok 80 jest też ciekawy, no bo jest taki moment i to zdaję sobie sprawę, że mówię do ludzi, którzy pewnie byli świadkami tych wydarzeń w Gdańsku, ale nie tylko jednak, że nastąpił jakiś rodzaj takiego przebudzenia, gdy nikt nie wierzył, a jednak się stało i że ono dawało bardzo dużo, że te bąbelki powietrza właśnie jakoś razem się zebrały i że z tego powstało bardzo dużo takiego tlenu, takiej wielkiej energii, która pewnie w Gdańsku była, w Trójmieście, bardzo dobrze wyczuwalna. To się oddychało i dotyczy to samego strajku w stoczni, ale też tych kilkunastu miesięcy
Solidarności aż do okresu stanu wojennego. I chcę o tym mówić dlatego, że poza tym hasłem ono zamieniało się powoli w dość konkretny program. I teraz, no nie, jak widzę, ja pewnie dosiągnę tak długo, ale mam nadzieję, że jakiś sygnał dostanę, bo czuję się, jak mówił do ludzi z Księżyca, ale że w tych dniach właściwie, bo to chyba było w październiku, więc niedługo, obchodzilibyśmy, chociaż pewnie duża część osób w ogóle o tym nie wiem, nie pamięta, 40-lecie uchwalenia programu Solidarności na pierwszym zjeździe w Oliwii w Gdańsku o nazwie Rzeczpospolita Samorządna. Tam było około 700 osób. Ten dokument nawet trudno w tej chwili odnaleźć, ale był niezwykle podniosłym, ale jednocześnie bardzo konkretnym dokumentem, rodzajem takiej ideowej deklaracji ruchu Solidarność, stworzonym przez i uchwalonym przez tych 700 delegatów i który zawierał bardzo dużo takich wolnościowych komponentów, na przykład samorząd terytorialny, który budował się w Polsce 10 lat później dopiero i pomysł na państwo zdecentralizowane na przykład, na w ogóle szersze korzystanie z obywateli i ich opinii, na samorządność, czy to w zakładach pracy, to wtedy było zrozumiałe, czy samorządność terytorialną, był tam silnie zaznaczony. Jak Państwo doskonale wiecie, po uchwaleniu tego programu, no minęło niecałe, czy minęły dwa miesiące i na ulicę wjechały czołgi, był stan wojenny, więc nigdy nie dowiemy się, co by było, gdyby został spełniony ten program Solidarności. Trudno im powiedzieć, ale też nie odwrócę teraz komputera, ale to nie jest, siedzę akurat, ja pracuję w Warszawie, w Fundacji Stocznia, część osób myśli, że ona jest w Gdańsku, z powodu tej nazwy, ale ona jest w Warszawie, chociaż AST jakoś odwołuje się do Stoczni Gdańskiej. My mamy siedzibę dokładnie naprzeciwko Zamku Królewskiego, więc ja patrzę na Państwa, ale przez okno widzę też Zamek Królewski, dosłownie w odległości niecałych 100 metrów ode mnie. A mówię o tym dlatego, że podobny los spotkał, ten zamek jest ważny z punktu widzenia uchwalenia Konstytucji 3 maja. No to też był piękny dokument i skończył się, jak wiadomo, zaraz później pojawili się zaborcy. Znaczy nie mówię, że każde stworzenie dokumentu programowego grozi nam katastrofą, ale no coś w tym jest. Myślę, że po 40 latach, zresztą w Polsce, mam nadzieję, bez katastrofy potrzebujemy takiego dokumentu, który łączyłby jakoś i ukonkretniał te marzenia. Ale wróćmy do 1989 roku i do tego wybuchu rozmów Okrągłego Stołu i tego, co zdarzyło się później. To znaczy, tak jak rok 80 to jest przede wszystkim ten główny wehikuł zaangażowania obywatelskiego. Wydaje mi się, to jest bardzo ważne, to był związek zawodowy. Tak po 89 roku no, mieliśmy i częściowo to się spełniło takie przekonanie, że tym, co wypełni jakby ten pomysł na społeczeństwo obywatelskie, będą aktywni obywatele, ale też organizacje, które oni tworzą, o których mógłbym mówić godzinami, czyli organizacje pozarządowe, organizacje społeczne, samorząd i że to był sposób na umeblowanie tego świata i co więcej sposób bardzo pluralistyczny, bo w odróżnieniu od 80 roku, gdzie właściwie istotą politycznego zabiegu było to, żeby istniał jeden związek zawodowy Solidarność i jego struktury, bo oczywiście miał struktury branżowe i tak dalej, czy regionalne, ale było, istotą tego był rodzaj jedności. Tak ten koncept społeczeństwa obywatelskiego po 89 roku miał pielęgnować też w dużej mierze jakąś taką różnorodność, bo jeden ze sposobów myślenia o społeczeństwie obywatelskim to jest taki, że to jest społeczeństwo, które jest społeczeństwem pluralistycznym. Tak niekoniecznie musi być. To jest jeden ze sporów, z którymi w tej chwili mamy do czynienia, że społeczeństwo obywatelskie i inny termin, dosyć ważny, społeczeństwo otwarte. Myślę, że jeżeli w tej chwili, w czasach, które nie wiem, jakie są Państwa poglądy, ja nie jestem wielkim entuzjastą tego, co oglądam w tej chwili. Wydaje mi się, że to jest regres i to bardzo niebezpieczny, ale on jest szczególnie właśnie wyraźny w tej niechęci do otwartości. Nie chcę teraz chodzić bieżąco o politykę, co się dzieje na granicy i tak dalej, ale wydaje mi się, że mamy jakiś kłopot z otwartością i z uznaniem wartości tych, którzy są choć trochę inni od nas. Albo się ich boimy, nie chcemy, mamy reakcje lękowe, nie rozumiejąc, jak bardzo mogą też wzbogacić. Nie mówię o ludziach nawet z innych światów, jeśli mogę tak powiedzieć, ale nawet z naszego własnego świata, naszego społeczeństwa, że tak bardzo jesteśmy na siebie nawzajem zamknięci i raczej się unieważniamy,
wzajemnie, niż szukamy jakichś elementarnych rzeczy wspólnych. To ma znaczenie z punktu widzenia rozważania o społeczeństwie obywatelskim, dlatego że jak już ten termin powstał, a trzeba wiedzieć, że używali go właściwie od prawa do lewa wszyscy. O tym mówił i Jan Paweł II, i Sacharow, i Havel, i wielu, wielu Geremek, wielu ludzi z bardzo różnych fragmentów miało nadzieję na to, że to społeczeństwo obywatelskie to jest dobry pomysł. I on miał taki walor, że był tak uznawany za tak oczywisty, że wydawało się, że nas nie różni i że jest czymś w rodzaju takiej flagi, pod którą wszyscy mogliby się znaleźć. No później okazało się trochę inaczej i co innego pewnie na myśli mieli ci różne osoby, które wymieniałem. Dla jednych to był synonim odrodzenia suwerennościowego, wolnościowego. Dla innych fakt przystąpienia do wspólnoty europejskich wartości. Dla innych jakaś forma emancypacji właśnie związków zawodowych czy organizacji. Później okazało się, że to jest bardziej skomplikowane i że można się także o to pokłócić. I to odbudowywanie społeczeństwa obywatelskiego zajęło nam, okazało się, że też nie jest to coś, co się po prostu dostaje, tylko na coś, takie coś, na co trzeba bardzo długo pracować. I tu zresztą, jak już, nie wiem, bo ten najazd być może we mnie rodzi taki rodzaj refleksji, wtedy, kiedy w 1989 roku to się zdarzyło, no to pojawiły się też takie, to był tak ważny moment, że pojawiły się jakieś takie sposoby myślenia, interpretowania rzeczywistości, które nie dotyczą tego, co zdarzy się jutro lub pojutrze, tylko jakichś takich dłuższych interwałów, takich długich okresów, właściwie w jakimś sensie historii i jej sensu. I szczególnie na Was zwrócę uwagę, bo obydwa wtedy były poruszające, a obydwa okazały się nie do końca, niestety chyba nie do końca spełniły się. Jeden to był wywód niejakiego Francisa Fukuyamy, który w 1989 roku, po tym także, co stało się w Polsce i pod wpływem tego, co stało się w Polsce, napisał taką książkę o końcu historii i o tym, że ona się skończyła w tym sensie, że po tym, jak ten nasz świat postsowiecki odnalazł ścieżkę do liberalnej demokracji, to właściwie stało się jakoś jasne, że to jest najlepszy wybór i on nie ma alternatywy. I że właściwie trzeba tylko czekać w tej chwili, bo cała reszta świata powoli różnymi metodami, ale jakoś dopłynie do tego samego portu i że wszyscy spotkamy się w tym świecie liberalnych demokracji, że on będzie miał globalny charakter i że w tym sensie historia się kończy. No jak Państwo wiedzą, ona się wcale nie skończyła. Ona przyspieszyła. No i co więcej zaczęła, i to jest chyba największa obawa, nie wiem jak Państwo, dla mnie największa obawa, że historia wpadła, że będzie się chciała powtórzyć i że ona się zawsze powtarzała. I wtedy uruchamia się cały inny sposób myślenia o tym, czy jesteśmy skazani na te powtórki. Nie wiem, Madeleine Albright napisała książkę, która chyba i tytuł nawet brzmi, że każde pokolenie musi mieć swój faszyzm. A to znaczy w takim rozumowaniu, że ludzie nie są mądrzejsi, że dopóki nie napotkają czegoś, co naprawdę jest ich doświadczeniem i trudnym doświadczeniem, dopóty w jakimś sensie nie zmądrzeją, że zawsze sami skazują się na taką właśnie pętlę demokracja, chaos, dyktatura i że to cały czas krąży i krąży i że nie sposób zeskoczyć z tej karuzeli i że to jest bolesne. I wydaje mi się, to pewnie sporo zależy od tego, jakie Państwo macie swoje własne przekonanie. Ja mam bardzo głębokie, że historia chce się powtórzyć i że schematy, które znam jeszcze kilka lat temu, uznawałbym, że przywoływanie w ogóle historii Republiki Weimarskiej lat 20. i 30. w Niemczech to nie jest może stosowne, tak w tej chwili nie mam żadnych złudzeń, że jest bardzo stosowne i że bardzo podobne mechanizmy działają. No i to jest duże pytanie właśnie, czy ludzkość potrafi chcieć być w pokoju, stworzyć, nie wiem, jakby to powiedzieć, budować ruch pokojowy, jeśli najpierw nie dozna wojny. Czy ludzie będą się troszczyć o wolność, jeśli jej w ogóle nigdy nie stracili. I takich przykładów może być bardzo dużo. Ja oczywiście mam nadzieję, że istnieje jakaś metoda wymknięcia się tej pułapce historycznych nauczek i tego, że to jest nieuchronne i że musimy zapłacić cenę, bo cenimy tylko te rzeczy, które nas dużo kosztowały, a zatem skoro nas nie kosztowały, to ich nie cenimy. To na przykład dotyczy demokracji. Moje pokolenie
Można tak sobie opowiadać różne historie, jak to, jakim to mężnym, bojowym, bohaterskim zgoła byliśmy narodem walczyć z komunistami, czy coś w tym rodzaju. W większości to jest nieprawda. Dostaliśmy to z punktu widzenia tego, jak inni muszą o to walczyć, jak muszą to zabiegać i tutaj no, choćby wystarczy przywołać. My tego w ogóle nie widzimy, podlegamy jakimś fundamentalnym znieczuleniu, że niedaleko za naszą wschodnią granicą ludzie są gotowi umierać i siedzieć w więzieniu za tą odrobinę wolności, a my żeśmy się w nią w jakimś sensie w Polsce znudzili. Ledwie połowa z nas chodzi na wybory, a bardzo duża część głosuje chyba nie bardzo myśląc nawet, tylko jakoś tak, nie wiem, albo myśląc tylko o swoich interesach, a no coś jest dziwnego, że jednocześnie byliśmy zwycięzcą i czempionem i przykładem dla innych, a w tej chwili to wygląda, znaczy na pewno niczego nie możemy ich nauczyć. Myślę, że oni mogą nas zawstydzać tym swoim bohaterstwem, a my pozostajemy w jakiejś takiej permanentnej znieczulicy w stosunku do tego, co dzieje się za naszą granicą. To jest może jakaś niesprawiedliwość historii. Nam się coś moim zdaniem dostało, ale to nie jest tak, że oczywiście można przywoływać i budować całą historię, jak bardzo zasługiwaliśmy na to ze względu na liczne i niewątpliwe straty i cierpienia, które ponosiło to społeczeństwo, ale czy akurat moje pokolenie bardzo na to zasłużyło, czy po prostu taki był zbieg okoliczności, który po prostu doprowadził do tego, że w jakimś sensie dostaliśmy to w prezencie. No to jest o tyle ważne, bo już nie chcę temu poświęcić za dużo czasu, ale że jak myślimy o tym społeczeństwie obywatelskim, no to bo mówiłem, że były dwa takie zdania, które wtedy zostały wypowiedziane, dawały nadzieję, ale nie do końca okazały się prawdziwe. No jednym był Fukuyama o tym końcu historii i o tym, że to jest jak asymptota, że czas pracuje dla nas i że jeszcze potrzebny nam jest, i że trochę go jeszcze upłynie, ale za moment wszyscy będziemy w bezpiecznym miejscu. Tak jak powiedziałem, to chyba nie jest prawda. No jest jeszcze na to, ale to, że historia jest w cyklach, no to jest w jakimś sensie banalne, bo skoro jest w cyklach, to już inni musieli wiedzieć, że one są, ale to też daje taki rodzaj nadziei, że skoro był ten cykl, to będzie następny. Trochę jak u opowieści Lejzorka. Natomiast to, co jest nowe w tym i to, co dotyczy już pewnie nie nas, ale pokolenia naszych dzieci i wnuków, to jest to, że realnie może historia się nie skończyła, ale może żyjemy w czymś, co da się określić jako koniec czasów. Prawie apokaliptyczne, to znaczy rzeczywiście jesteśmy chyba po raz pierwszy w takim momencie i to bardzo przyspieszyło, że my właśnie naprawdę nie wiemy, co czeka za rogiem. Znaczy bardzo dużo wiemy, mamy całą naukę do tego, całą matematykę, modele, przewidywania i właściwie nie sposób prawie znaleźć optymistycznego scenariusza. I ta przerażająca wizja jakiegoś końca, nie końca dla Ziemi, bo ta da sobie świetnie radę. Pewnie być może potraktuje nas jako po prostu inwazyjny gatunek, który musi z siebie strząsnąć, ale my jako ludzkość poprzez różne nasze przewiny, nie ma co ukrywać, być może sami wykopaliśmy sobie jakiś rodzaj złego losu i być może jesteśmy już za daleko i nie da się zawrócić. I ten mechanizm końca czasów ma bardzo poważne skutki psychiczne, ale one się przekładają na polityczne. To znaczy, bo on powoduje, że żyjemy w permanentnym lęku, niepewności i zaraz do tego wrócę, jaki jest skutek tego. W każdym razie pierwszy błąd można nazwać błędem Fukuyamy. Drugi to był taki, nawet nie, to oczywiście to nie jest formalnie, to nie są błędy, no, ale takie rzeczy, które okazało się, że rzeczy wyglądają inaczej, to jest taka wypowiedź znanego socjologa, Ralfa Dahrendorfa, który wtedy, kiedy zdarzyło się to, co się zdarzyło w tej części Europy, na początku lat 90. powiedział już specyficznie o społeczeństwie obywatelskim, że jego budowa będzie miała, musi mieć trzy etapy. Jeden z nich podzielimy na takie trzy etapy. Jeden to jest 6 miesięcy, to jest zmiana, on to powiedział, zmiana instytucji, ale generalnie sprowadza się do tego, co zdarzyło się przy okrągłym stole i później. On to czasem mówi się, że to jest czas prawników, to znaczy na przykład, że oto można zarejestrować związek zawodowy albo niezależne zrzeszenie studentów, albo pozwolić ludziom rejestrować stowarzyszenia, fundacje, albo nawet zrobić wolne wybory i że to się robi szybko, bo to jest decyzją długopisu, umawiamy się, że są inne reguły, ale to są tylko reguły i że to się załatwia szybko i każda rewolucja,
każdy przełom ma taki moment, gdzie właśnie coś się podpisuje i coś i wierzy się w moc sprawczą i ona jakaś jest oczywiście, no ale to się musi wypełnić treścią. Czyli pierwszy etap jest 6-miesięczny. Później mówi, że mniej więcej 6 lat potrzebujemy na to, żeby odbudować rynek, czyli żeby on jakoś zaczął działać, jego podstawy, reguły. I myślę, że trochę miał rację, to znaczy w Polsce te pierwsze lata po przełomie były naprawdę bardzo, bardzo trudne i ten szok polegający na zderzeniu się mniej lub bardziej umiejętnie, nie będę teraz tego oceniał, ale na pewno zmiana tych logik była trudna, bolesna, nieuchronna. No i pewnie te pierwsze 6 lat, no teraz się dużo mówi o inflacji, o różnych rzeczach, oczywiście tego się w ogóle nie da porównać z tym, co wydarzyło się właśnie w latach 90. No dość sobie przypomnieć, jak szybko ci, którzy tą wolność wydobywali, jak szybko stracili wszystko. Wczoraj miałem okazję uczestniczyć w takim panelu poświęconym pamięci Tadeusza Mazowieckiego. No to część z Państwa może pamiętać, jakim szokiem, nie tylko dla niego, ale dla wielu z nas było to, że przegrał z Tymińskim w staraniach o urząd prezydenta. To się jakoś, czegoś chyba nie zrozumieliśmy o nas samych, o społeczeństwie i myślę, że to, to było jakoś dziwne i to była zapowiedź jakiegoś, czegoś innego, co w nas jest, czegoś, co odrzuca to piękny moment i tą historię, w której właśnie przed chwilą uczestniczyliśmy. Tak mi się wydaje w każdym razie. I ja też tak uważam, że gdzieś jest jakiś problem fundamentalny z tym, co myśmy właściwie wybrali 30 lat temu. Ale wracając do Dahrendorfa, bo powiedziałem, że to się tyczy społeczeństwa obywatelskiego, to mówił społeczeństwo obywatelskie z kolei 60 lat, czyli 6 miesięcy, 6 lat i lat 60 społeczeństwa obywatelskiego. I wtedy wydawało mi się, że Boże, jak to strasznie długo, ale oczywiście to nie chodzi o to, czy jest 60 czy 80, tylko że jest ich dużo, przez co należy rozumieć, i to też w tej kolejności, którą wymieniał, że to społeczeństwo obywatelskie, że nie da się go stworzyć samym zapisem papieru właśnie, można zrobić, ja sam uczestniczyłem w większości projektów ustawodawczych dla polskiego sektora pozarządowego, ustawę o pożytku publicznym, wolontariacie, 1%, który część z Państwa pewnie korzysta z odpisów, to są w dużej mierze moje pomysły, ale to społeczeństwo obywatelskie w ten sposób samo nie powstaje. To być może te rzeczy tworzą warunki do tego, ale ci z Państwa, którzy zajmują się, nie wiem, ogrodnictwem, no to tak jakby postawić patyk koło fasoli. No, ten patyk jest owszem ważny, ale całą robotę musi wykonać jednak fasola. I mi się wydaje, że to, co mogliśmy zrobić, jeśli chodzi o stawianie tych różnych instytucji prawnych, finansowych, to się zrobiło, ale to jest ciągle tylko konstrukcja. To jest hardware, to jest suche. I to, co jest organiczne, to, co bierze się z ludzkiej energii, nad tym trzeba pracować. Dahrendorf chyba zakładał słusznie, że to może zająć pokolenia, nie tylko w Polsce. Inni mówią, że jeżeli komunizm trwał tak długo i zamroził ten rodzaj tkanki społecznej, to odmrażać go trzeba tak samo długo. No różne były wyjaśnienia, no ale było w każdym razie, im więcej lat mijało, jeszcze 10 lat temu miałem takie wrażenie, ojej, no to jesteśmy w połowie drogi i powoli, powoli gdzieś tam dojdziemy. I rzeczywiście tak uważałem. Ale tutaj też zdarzyło się coś nie całkiem dobrego. To znaczy nie mam takiego wrażenia, Państwo pewnie jako rodzice lub dziadkowie, że to jest tak, że to każde pokolenie, które za nami przychodzi, jest bardziej obywatelskie. Pewnie chcielibyśmy, żeby tak było. Tu też była taka teoria, że właśnie nasze pokolenie zużyło się trochę także w tym świecie rynku, zbieraniu pieniędzy, z chęci stanięcia na własne nogi, zainwestowania w edukację dzieci, że my nie mieliśmy innego wyjścia, tylko jakby próbować i wykorzystać ten czas, ale w jakiejś nadziei, że wytworzymy, że stworzymy warunki dla innych naszych następców, takie, że może będą żyli w jakimś innym świecie, który jest mniej historycznie przywiązany do rynku, do pieniędzy, do rywalizacji i tak dalej. Nie jestem pewien, czy nam się udało, więc zupełnie oględny. Nie mam wrażenia, żeby... Są oczywiście znamienne wyjątki od tego, są młodzi ludzie, którym coś się chce, ale nie określiłbym takiego poczucia, poza kategorią gniewu czasami, czy nie użyję grubszych słów tutaj, zdenerwowania, to, że to jest tak, że tam po prostu za nami kroczy grupa wrażliwych społecznie obywateli i że oni słusznie powiedzą nam dziękujemy i że po nas nastąpi potężne społeczeństwo obywatelskie. Nie mam takiego wrażenia. Innymi słowy, wydaje mi się,
że Dahrendorf miał pewnie taką nadzieję, ale ona też nie do końca się, nie do końca się spełnia. I to, no i tak, i teraz jak nie wpaść w tym wszystkim w jakiś rodzaj desperacji czy depresji w ogóle, że dlaczego tak właściwie jest. Zanim nie mam dobrych recept, szczerze mówiąc. Nie mam dobrych recept i pewnie być może organizatorzy żałują, że mnie tutaj zaprosili, bo ja oczywiście technicznie wiem bardzo dużo, jak się robi rzeczy, organizuje, zakłada organizacje, zbiera pieniądze i takie wszystkie praktyczne rzeczy, to my czy ludzie podobni do mnie mają się fantastycznie rozpracowane, potrafimy to robić. Natomiast to wszystko na nic, dopóki nie będzie jakiejś prawdziwej, oddzielnej, oddolnej, autentycznej mobilizacji i zainteresowania tymi kwestiami. Nawet to, że pewnie może nas jest, nie wiem, czy mniej, jedna osoba, czy więcej, sześć, i tak nie zmienia tego, ale to nie chodzi o to, że ja mam jakiś z tym kłopot, że to nie jest temat, który nawet dla ludzi, którzy mają sporo czasu, jest szczególnie ciekawy, całe to społeczeństwo obywatelskie. I to wydaje mi się jest pewien problem, znaczy nie mój problem, że ja mówię nieciekawie i tak dalej, tylko że my czegoś chyba nie rozumiemy, jak bardzo ważne są te rzeczy publiczne. Jesteśmy straszliwie, jeśli mogę tak powiedzieć, sprywatyzowani i skupieni na sobie. I to jest jeden z problemów tego społeczeństwa obywatelskiego, bo ono jest słabo ukorzenione w Polsce. Są jakieś różne, pojedyncze momenty, gdzie ludzie się, nie wiem, zirytowani i coś robią, ale jest ich bardzo mało i są bardzo słabe. No to jest zauważyć teraz właśnie na dniach przecież to, co się dzieje na przykład z polską edukacją. Strajk 2 lata temu nauczycieli. To, w jaki sposób oni zostali sami sobie. To, jak ludzie ich nie poparli, nie zrozumieli. Nawet rodzice nic nie zrozumieli tego. I że te czasy pięknej solidarności, kiedy górnicy strajkowali za pielęgniarki, bo te nie odchodziły od łóżek, ale że w ogóle istniał rodzaj takiej solidarności między grupami, poczucia wspólnoty, po prostu jest, brzmi jak zmyślone wspomnienia, a one nie są zmyślone. One takie były. Ja mam wrażenie, i znowu trochę mi się ten Gdańsk przypomniał, ja byłem jednym z tych, pewnie części, jeśli ktoś tam jest w ogóle, ale znacie na pewno to zawołanie, nie ma wolności bez solidarności. Ja też to krzyczałem. No i mam wrażenie, że owszem, wolność to my mamy, ale nie jestem pewien, czy mamy solidarność. Ja uważam, i to jest może kontrowersyjny pogląd, ale uważam, że żebyśmy zdradzili po prostu tą solidarność. Że tego już dawno, dawno nie ma, to był krótki epizod, który był rodzajem wytrychu, który pozwolił nam zmienić czy zmieść nawet system, ale ta przygoda z solidarnością tak rozumianą była bardzo krótka. I nie oszukujmy się tym, że czasem coś uda nam się zrobić dla innych. Jak jest wielka potrzeba, to zresztą porównajcie Państwo dwie fale pandemii. Tą pierwszą, która była w sensie rozmiaru znacznie mniejsza niż następna. No i ludzie się mobilizowali, a tam nie wiem, robić zakupy, kupić pizzę dla lekarzy. No wiecie, co tam się działo? Przy tej następnej nikogo już nie było, naprawdę nikogo. Znaczy może znacie jakieś pojedyncze anegdoty, że ktoś komuś coś sąsiadowi, ale cała energia społeczna została wypłukana. Jest coś niedobrego w tym, jak patrzę na, tym się trochę zajmuję, na przykład na zbieranie pieniędzy na różne działania obywatelskie. Z tym też jest olbrzymi problem. My chyba uznajemy, że chociaż jesteśmy dość zamożnym społeczeństwem, Polacy rocznie wydają na sam alkohol około 50 miliardów złotych, na siłownię około 5 miliardów złotych, to w porównaniu te rzeczy, które są dla nich jakoś ważne, ale dla nich po prostu, na to zawsze mamy pieniądze. Natomiast zobaczcie Państwo, jak strasznie trudno zebrać pieniądze na coś, co nie jest moje, tylko jest dla innych. I nie oszukujcie się tym, że, bo to jest jeden z problemów, że raz do roku ktoś wrzuci coś do puszki Jurka Owsiaka. To jest ważne bardzo, ale to jest tak, jakbyśmy sądzili, że tym jednorazowym gestem możemy uznać, że jakby jesteśmy dobrymi obywatelami. Ktoś kupi świecę Caritasu, ktoś da coś na Owsiaka, ktoś coś zrobi, ale generalnie nam się wydaje, że to są takie tanie bilety. A one nie są tanie i no widzę, że to jest bardzo trudno ludziom. No nawet ten 1%, którego jestem autorem, w dużej mierze uczynił szkodę. To znaczy ludzie przeznaczając 1% uważają, że czynią jakieś gesty filantropijne. No nic bardziej mylnego. Nie ma w tym nic filantropii, nic. To są pieniądze, które są pieniędzmi już właściwie, których nie możemy przeznaczyć na coś innego. Możemy je tylko udostępnić państwu. Więc tak naprawdę 1% jest formą budżetu partycypacyjnego, nie jest żadną filantropią.
Więc nie wiem, gdzieś skręciliśmy źle, skoro nie potrafimy zadbać o elementarne rzeczy. Nie chodzi zresztą tylko o pieniądze, bo no znowu tylko czuję się tak jak ksiądz, który mówi, brzmi do parafian, że do tych, którzy akurat są w kościele, że ci inni nie przychodzą. Nie wiem, ilu tam państwa jest, zaraz to sprawdzę, ale rozumiem, że skoro tu jesteście, to dla was może to jest jakoś ważne, ale dla większości ludzi nie ma żadnego znaczenia. I nawet nie chodzi o pieniądze, bo pieniądze są najłatwiejsze. To jest bardzo dużo rzeczy, to pewnie państwo tu doświadczacie jako osoby też, rozumiem, związane ze środowiskiem senioralnym, że ludzie nie chcą pieniędzy, ludzie chcą uwagi, chcą obecności, chcą wrażliwości i tego się za pieniądze ogólnie nie kupuje. I to jest też jedna z najtwardszych walut. Im bardziej stajemy się zamożni jako Polacy, tym chętniej pozbylibyśmy się tego konieczności ciężkiego, emocjonalnego wydatku, kupując tych, których na to stać, te wszystkie rzeczy u kogoś, opiekę, uwagę, bycie z dziećmi, bycie ze starszymi, bycie, no w ogóle. I wydaje mi się, że tu jest coś, co, jak mówił ten Dahrendorf, to rynek udał nam się aż, znaczy to ja mówię za nim, ten rynek udał nam się bardziej niż sądziliśmy. Właściwie zostaliśmy nim ukąszeni. Wydaje nam się, że w wielu dziedzinach on po prostu rozwiązuje sprawę. A tak po prostu nie jest. Nie jest to wada rynku, tylko to jest wynik naszego własnego lenistwa, że tak dużo rzeczy oddaliśmy po prostu jako wynik działania rynkowego, no nie rezerwując go dla rzeczy, które wymagają czegoś pewnie więcej. Więc ja powoli będę kończył, żeby się dowiedzieć, czy ktoś tam jest. Nie chcę państwa zostawiać taką kompletną beznadziei, bo może macie inny pomysł i uważacie, że wszystko działa jak należy. Ale jakoś próbując podsumowywać, po pierwsze próbowałem jakoś przypomnieć, skąd to pojęcie społeczeństwa obywatelskiego się wzięło i dlaczego w tej części Europy, bo to też trzeba powiedzieć, że ono jest bardzo charakterystyczne, w szczególności dla części, ono się rozlało na inne kraje, ale na pewno swój początek, renesans tego pojęcia pochodzi stąd, gdzie my mieszkamy i także w jakimś sensie z miasta, w którym państwo mieszkacie. I to po pierwsze. Po drugie, czy jesteśmy społeczeństwem obywatelskim? Nie ukrywam, że ja mam z tym pewne kłopoty. Zdarza nam się być. Bywaliśmy te lata chyba 80, 89, te złote godziny. Pewnie dawały nam na to nadzieję, ale daliśmy się sami nabrać na siebie. To znaczy już dawno tak nie jest. Już dawno tak nie jest. Zresztą jak sporo o tym myślę, to wydaje mi się, że cudem Solidarności, tego wielkiego ruchu 10-milionowego i tak dalej, i tu proszę o chwilę skupienia, nie było nawet, że prawdziwą sprężyną tego ruchu i każdego ruchu, który miałby być silny i autentyczny, jest jakoś dotknięcie ważnego w nas samych takiego guzika. I to nie jest byle jaki guzik, to jest guzik ogólnie związany z godnością. I wydaje mi się, że ten ruch Solidarności był godnościowy i oczywiście chodziło i o godne zarobki, godną pracę, ale chodziło też o godność osobistą, w tym sensie, że o to postanowiliśmy, po pierwsze, nie tylko, że nie chcemy, żeby oni nas okłamywali, żeby oni nie kłamali. Myślę, że potężną sprężyną Solidarności był rodzaj przyrzecenia, że my sami nie będziemy kłamać. I ten rodzaj postanowienia o byciu kimś innym i kimś lepszym, tej lepszej części natury, to była prawdziwy napad tego, nie gniew i nienawiść do przeciwnika, tylko on też był tam, to jest oczywiste, bo na coś nie zgadzamy się. Gniew jest, może być toksycznym uczuciem, ale bez niego wiele rzeczy się nie dzieje. Jeśli się nad nim nie panuje, to zatruwa. Natomiast bardzo wiele rzeczy zaczyna się od gniewu, ale gniew nie jest tym samym na przykład co pogarda, bo to jest zupełnie co innego. Więc tam gdzieś z tego gniewu i niezgody na końcu, bo nie daliśmy sobie tego zatruć do końca, tam wielkie w tej sprawie zasługi miał między innymi takie osoby, nie wiem, jak ksiądz Tischner, jego Etyka Solidarności, ta książeczka, którą, jeśli państwo jej nie czytali albo nie mieli w tej sprawie wykładu, to myślę, że trzeba to szybko nadrobić. Ale to jest ta opowieść o tym, jak bunt robotników i o tym, co mogło się skończyć po prostu dyskusją o płacach, zamienił się w jednak coś innego, coś bardziej fundamentalnego, godnościowego. Ale myślę, że to krótko trwało. I tyle. Czy będziemy społeczeństwem autorskim? No nie tracę nadziei, chociaż ona, są, państwo znacie na pewno liczne przysłowie, które mówią o tym, jak niebezpieczna jest nadzieja. Nie wiem, to czuję, że to zależy bardzo od nas i tu mam taką, bardziej sięgam po taką
ignacjańskie, powiedziałbym, pocieszenie, że i myślę, że on jest jakoś mądre i uczy pokory, ale że jak on, to, co prawda, ja parafrazuję oczywiście, że pamiętaj, że choć nic od ciebie, że nic od ciebie nie zależy, ale działaj tak, jak wszystko zależało od ciebie. I moim zdaniem, no, to społeczeństwo etyckie, jeśli ma być, to ono się nie zrobi bez nas, bez naszego wysiłku. Ja może Państwu, nie wiem, czy zareklamuję, możecie za darmo ten tekst przeczytać. Napisałem ostatnio, bo jestem też felietonistą kwartalnika Więź i na stronach Więzi znajdzie się mój tekst, który nazywa się Inny pomysł na demokrację. Wydaje mi się ciekawy, wiem, że wywołał pewną dyskusję. No i tam stawiam taką dramatyczną tezę, że demokracja jest, może być bardzo różna i że demokracje, którymi się nie opiekujemy, w której nie wkładamy wysiłku, a to jest coś więcej niż pójście czasem na wybory, to są demokracje, które zawodzą i popełniają samobójstwa. I ostatnie 100 lat historii Europy w szczególności nie pokazuje, że demokracja jako taka chroni nas przed wojną czy wybraniem na przywódców ludzi absolutnie makabrycznych. Tylko demokracje pozwoliły im znaleźć się w tym miejscu, w którym się znalazły. Gdyby nie one, to może zostaliby ciągle w piwiarni w Monachium. Nigdy nie wymknęliby się stamtąd, nigdy nie oczarowaliby, nie uwiedliby narodu. Demokracje mają w sobie zaszyte geny, także bardzo niebezpieczne. Jeśli się nad nimi nie pracuje osobiście, z wysiłkiem, systematycznie, a ten wysiłek nie polega wcale na tym, żeby walczyć z innymi, ale na przykład starać się ich zrozumieć, mieć własny pogląd. To jest bardziej kategoria cnót obywatelskich, żeby było jasne. Cnota to są bardzo stare, o nich Arystoteles pisał, ale zauważcie Państwo, jak bardzo nad nim pracujemy. Jesteśmy bardzo zawzięci w sprawie wartości i nie znamy kompromisów. Natomiast to, co naprawdę rozwala politykę i życie wspólne, to jest kompletny zmierzch cnót obywatelskich, a one są zupełnie innego gatunku. To jest na przykład, uwaga, prawdomówność, pracowitość, umiar w roszczeniach, umiejętność oceny rządzących, zdolność do zmienienia zdania i do rozmowy. I wtedy każdy może zostać przy tym, czym jest, ale to są te rzeczy, które powodują, że jesteśmy razem. Jak ich nie ma, tych cnót obywatelskich, to wszystko się rozpada, więc ojej. Czuję, że nie poprawiłem Państwa humoru, może Państwo poprawicie mi, mówiąc, że się kompletnie mylę. Teraz się zatrzymam i upewnię się, czy Państwo może macie do mnie jakieś pytania, wyjaśnienia, komentarze. Będę bardzo wdzięczny. Dziękujemy za wykład. Żadnych pytań pod nie widzę, więc w takim razie chyba będziemy kończyć.